Dzisiaj w sobotę jesteśmy w Centrum Promocji Kultury. Mamy nasz pierwszy wernisaż, a ten czwarty świat, z naszego konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych i świetlic środowiskowych o tematyce wspólne budowanie przyszłości. To, co jest dla nas tutaj ważne, że każdy miał swój bardzo ważny wkład w tematykę, w prace, które razem robili. Prace były grupowe, więc mogli popracować nad swoimi umiejętnościami, nad komunikacją, nad tym, co jest dla nich tak naprawdę najważniejsze jako grupy, jako lokalnej społeczności. Dlatego, że chcemy promować jakby ideę zrównoważonego rozwoju, ideę robienia lepszego świata dla nas samych, dla nas ludzi. I dzisiaj będziemy mogli się przejść po tym i zobaczyć, jak tutaj to dzisiaj wyglądało. Co rozumiesz przez wspólne budowanie przyszłości? Dbanie o klimat, sprzątanie. Czy masz mi co powiedzieć o waszej pracy wspólnej? Wybraliśmy, że zanieczyszczenie ziemi jest coraz większe i to powoduje zagrożenie dla naszej planety, dla naszego życia. Powinniśmy też być odpowiedzialni za oczyszczenie, bo jedzenie tam stop. Rzeczy, które nas hamują. Biznes, obracanie się, tryb życia. No, jesteśmy temu świadomi, że to robimy, a nie przyznajemy się. Bo my to stworzyliśmy. My jesteśmy za to odpowiedzialni. Co rozumiecie przez główny temat naszego konkursu, czyli wspólne budowanie przyszłości? Rozumiem to, że ludzie schodzą się razem i myślą nad tym, jak można by wspólnie zrealizować coś dobrego dla młodszych pokoleń, dla Ziemi tak ogólnie, żeby poprawić sytuację wszystkich ludzi na świecie, żeby się zrozumieć. Poprawić sytuację, na przykład lepszy, która rzecz, jedzeniem, żeby nie pomagać innym.